Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy w miejscowości Szczecin, a dokładnie u kolegi jesteśmy Wacława Marka. Jest to oddział 0416 Szczecin-Dąbie. Oddział ten ilu liczy członków? Oddział liczy około 130-160, dokładnie nie pamiętam. Tak, tego rzędu. Tutaj w oddziale takie nazwiska, które się wyróżniają, znane, jakie to są? Poza kolegą. No poza mną, jeśli chodzi o Barcelonę, to tylko długie loty, to tylko ja latam. A tak w oddziale normalnie, w klasyfikacji oddziałowej? Klasyfikacja oddziała jest Kwiatkowski, jest Dzięcioł, jest Peszko, jest Krapiński, takich wyróżniających się rodowców. Kolega tutaj wielu innych by musiał na listę spojrzeć. Rozumiem. Przypomnijmy, tylko kolega zdobył w tym roku z lotu Barcelona, jego gołąb trzecie miejsce w Polsce zajął. Jest to gołąb, który w zeszłym roku z tego lotu też przyleciał na 91 pozycji, a łącznie po klasyfikacji Barcelona, jaka jest prowadzona, posiada 6 pozycję w Polsce, tak? Tak. Dobrze. I to jest gołąb, którego, jak się nazywa na zdjęciu u nas na stronie, będzie można zobaczyć. Jak kolega wspomniał, wywodzi się z gołębi po oryginalnych gołębiach z hodowli Kipa. Także są to gołębie znane. Widać, że się tutaj sprawdzają. Teraz jesteśmy właśnie tutaj u kolegi w gołębnikach. Tutaj zobaczymy, pokażę z boku. Tu są gołębniki lotowe. Tutaj przy koledze stoją właśnie te 3 wloty. A tu z boku znajduje się gołębnik rozpłodowy. Jeżeli mówię, jesteśmy przy gołębniku lotowym, to powiedzmy może, ile gołębi do lotu kolega w ogóle posiada? W tym roku około 100 miałem do lotu i tak co roku, tak od 3 lat około 100. Wcześniej miałem więcej. To rozumiem, taką ilością kolega zaczyna, tak? Tak, tak. A ile zostało teraz? No teraz po tym ciężkim locie Nothorn to zostało mi około 30 gołębi. Czyli straty można powiedzieć dość duże, 70%. Ale to chyba we wszystkim oddziale tutaj, tak? Powracały gołębie twarde, dalekodystansowe, te szybkie gołębie poginęły. A ten lot to był lot trudny z jakiego powodu? Warunków atmosferycznych? Warunków atmosferycznych. A jak długi był to lot? 520 km. 520 km. I cały oddział ile oddawał gołębi na lot? Tego to nie pamiętam, musiał w listę. Aha, rozumiem, rozumiem. No. Pokażmy może teraz tutaj, jak wygląda u kolegi w gołębnikach. Zobaczmy, tutaj mamy... Tutaj co to za przedział jest? Tu jest przedział takich, bo ja co roku hoduję gołębie późne. Tak? I tu są właśnie te późne gołębie i późne mutki tutaj. Aha, ale z tymi gołębiami kolega nie lotuje? I one będą lotowane, jako roczniaki. Aha. Jako dwulatki. I ile tutaj teraz kolega gołębi posiada takich? No to nie liczyłem tego. Tutaj. A w całej hodowli ile kolega ma? Gdzieś około 150. Razem z rozpłodem, tak? Tak. Rozumiem. Około 150. Tutaj z boku się znajdują natomiast gołębniki. Tu są lotowe. Gołębie młode. Młode, aha. Dobrze, przejdziemy, zobaczymy. Tutaj zobaczmy, kolega ma taki metalowy ruszt w gołębnikach. On jest wysoko, około metra nad ziemią prawie, tak? Gdzieś tak, coś takiego? Tak, około metra. Tak, tu widzimy. Ale kolega ma pełne boki, czy nie, z siatki? Nie, z siatki. Siatka? Wcześniej to miałem tu całe siatkę, ale okazało się, że za duże przesiągi. Wiosną jest zimno i tu musiałem zabudować. Mhm. Na lato tą część odsłoniłem, żeby więcej powietrza było. Rozumiem. Tu zobaczmy, te gołąbki sobie siedzą. Ile tu jest tych młodych? Tu jest około 100. Około 100 młodych. I kolega nimi będzie lotował, to tak ja rozumiem, kolega z tego co słyszę, to chyba twardo tak nimi lotuje, że... No do końca. Do końca. I które wytrzymają, zostają na zimę. Te zostają, rozumiem. A loty są do ponad 300 km. Te na młode oczywiście. Na młode. Rozumiem. Chce kolega tutaj jakieś nam gołębia pokazać z tych młodych, który tak sobie jakieś nadzieje z nim kolega wiąże? Nie, tu mam... u mnie było... Aha. Nadzieja to jest po lotach. Wcześniej ja tu nie faworyzuję żadnych gołębi. A czy oprócz tego gołębia, którego kolega miał z Barcelony w tym roku, jakieś inne gołębie ma takie wyróżniające się szczególnie w swojej hodowli? No to by wybrał, tylko mówię, teraz te gołębie poginęły szybkie. Aha, nie wróciły jeszcze. Gołębie szybkie poginęły. Mhm. A tu z tyłu kto kolega ma? Jakie tu gołębie? Tu jest gołębnik lotowy. Możemy zobaczyć? Pokażmy, jak wygląda tutaj. I to są te wszystkie moje... Te co zostały, te 30 lotników, tak? Te lotniki, które pozostały. Tu jest ten z Barcelony. Tu zobaczmy go, może kolega go weźmie do ręki, pokażemy wszystkim. A na Barcelonę ile gołębi kolega w tym roku dał? W tym roku 4, w tamtym roku dawałem 3. I z tamtym roku ile wróciło? W tamtym roku tylko on wrócił. Tylko wrócił on? Ale wrócił, tak miał tu
pióra. Ścięte. To znaczy on wcześniej musiał mieć wyrwane, ponieważ mu odrosły pióra i dopiero wrócił. Tak do połowy mu odrosły. Mam to na zdjęciach. Rozumiem. Nie, tak mu tu piórka odrosły. Wrócił. Ale w tym roku całe szczęście, że wrócił. Ten numerek, wrócił i posiadał ten numer. Tak, widzimy. W tamtym roku. Tak. W tym roku również ma numer. Ktoś mu tak na moje szczęście wyciął mu nie z tej strony. Nie z tej strony, oczywiście. Dlatego został uznany w konkursie, nie? I z gumką wrócił, także. A dzisiaj w tym roku wrócił którego dnia i o której godzinie? Tak mniej więcej? 12:25 około we wtorek, czyli czwartej dobie. Rozumiem. Kolega do lotu jakoś specjalnie przygotowywał te gołębie? Te gołębie do Barcelony przygotowywałem, można powiedzieć, specjalnie. Stałbym klinik preparatami odżywkami. I to są takie preparaty, które kolega stosuje normalnie też w lotach gołębi tych oddziałowych? Nie stosuję. Tego nie? Nie. To są gołębie. To na Barcelonę po prostu było. To są po prostu leki, jak na moją kieszeń emeryta, dość drogie. Ja stosuję. Ale kolega chciałby pewnie stosować. No chciałbym stosować, ale rozumiem, są za bo tu się sprawdzają z tego, co widzimy, tak? Sprawdzają się. No przekonałem się, że się sprawdza to. Sprawdzają się te preparaty. To tak? Pokażmy tego gołębia skrzydełko, jeszcze raz mu pokażmy może, tak? O. O, tam kilka dzieci na sprzedaż będziemy z tego gołębia mieli, także też będzie ktoś, jeżeli jest zainteresowany takimi gołębiami, sobie takiego gołębia wylicytować. Pokażmy jeszcze, tutaj są jakieś jeszcze takie gołębie lotniki wyróżniające się u kolegi teraz, co z poprzednich lat na przykład? Tu jest taki samczyk. A co on takiego zrobił, jakieś wybitne też konkursy? Też robi konkursy. Tam jest następny, tu jest samiczka. A w klasyfikacji oddziałowej jak koledze idzie? Na którym miejscu tak mniej więcej kolega jest? W połowie stawki. W połowie stawki, tak? Dlatego, że ja, tak jak mówiłem, nie stosuję jakichś tam specjalnych środków, żeby windować się. Gołębie przygotować? To wszystko kosztuje. Karmy są drogie, wszystko jest drogie. Ta samiczka teraz będzie szła na lot do Londynu. Z Londynu. A lot do Londynu to kiedy macie teraz? Z Londynu, przepraszam. Koszujemy 26 lipca. Daje 5 sztuk. Aha, rozumiem, także zobaczmy tego gołębia. I co to za gołąb jeszcze raz powiedzmy? To jest też z tych kipła gołębi? By musiał spojrzeć kolega, ja nie pamiętam tutaj rodowodów, z których w każdym razie moje gołębie się wywodzą z gołębi przede wszystkim belgijskich. Przede wszystkim belgijskich. Aha, czyli ten kip to był oddzielnie niejako te gołębie? No też tu mam w hodowli i niemieckie gołębie, natomiast większość jest belgijskich. Rozumiem. Dobrze, dziękujemy bardzo na razie. A chyba, że kolega coś jeszcze chce nam pokazać, jakieś gołębia? Tu mnie samiczka, właśnie holenderka, po holenderce, bezpośrednio holenderskiej samicy. Po oryginalnych gołębiach. Która... A te holenderskie to jakiej hodowli się wywodziły? Też nie pamiętam w tej chwili, bo ona po 5 latach mi wróciła. Gdzieś ta samiczka? Tak, ktoś ją gdzieś tam musiał trzymać długo. Rozumiem. A zrobiła jeszcze jakieś w tym roku konkursy? Nie, czy... ona jako dwulatka zginęła, dopiero... Teraz wróciła. Teraz wróciła parę dni temu, nie? To się też tak zdarza. Dobrze. To nic, dziękujemy na razie i może przejdziemy do gołębnika rozpłodowego. Tam zobaczymy, jak u kolegi w rozpłodzie wygląda. Teraz wchodzimy tutaj do gołębnika rozpłodowego u kolegi Wacława. Popatrzmy teraz, tutaj kolega ma w ręku jakiego gołębia? To jest dalekodystansowy gołąb. A którego roku to jest gołąb? Jego nie, została zerwana obrączka. Żeby... A to jest typ, już mogliśmy go pokazać jeszcze. Nie był, jak to się mówi, rejestrowany. Aha, zobaczmy teraz, zamkniemy. Tak. Tutaj kolega w rozpłodzie ile posiada gołębi? Chyba 10, 15. Tylko par. Tyle i z tych par kolega te 100 gołębi młodych uciągnąć? Tu są gołębie też i nabyte w tym roku. Aha. W tym roku nabyte. Tu jest taka samiczka ze Śląska. Aha, kolega nabywa tutaj z polskich hodowli gołębie? Ja współpracuję ze swoim kolegą. Można wiedzieć, jak się nazywa kolega? Praktycznie te wszystkie gołębie, które ja posiadam, to są z jego hodowli. I on się nazywa Bator Józek. Od kolegi Józka Batora. Tak. A ten czarny gołąb to też jest od kolegi Józka nie, Batora? To ten, co na dole siedzi? Nie. Ten? Nie, ten na dole oczy siedzi, czarny taki. Aha, to jest niemiecki jakiś? Tak, to jest od kolegi kantora, ponieważ ja lubię czarne gołębie, a nie miałem gołębi. I sprawdzają się takowe? Praktycznie ja nimi nie lotuję. Aha. To jest tak, bardziej tak dla ozdoby. Melemansy czerwone, białe, to ja tak dla oka. Ja bardziej jestem miłośnikiem hodowli niż tam jakimś tam ostrym hodowcą. A tutaj jak się nazywa, są jakieś para taka wybitna?
Z której tutaj lotniki? Ten szymelek jest po dobrej parze. A co to za gołębie są? To bym musiał kolegę zapytać. On ma rodowody, ale to on tam ma, wiem, że on tam gołębie ma wanluny, ma kuipersy, ajerkampy. No i tam wiele innych tych odmian, bo tak jak mówiłem, on z Belgii to wszystko ściąga, nie mam od niego. Rozumiem. Dziękujemy bardzo wtedy koledze za pokazanie nam tutaj swojego gołębnika rozpłodowego i życzymy sukcesów w lotach. Także dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Nim jeszcze się pożegnamy z kolegą Wacławem Markiem, tutaj zauważyliśmy jeszcze, tutaj zobaczmy na kominku, kolega ma puchary, jedne z których zdobył i tutaj jest taka ciekawostka. Tutaj kolega pokazał taką paterę, którą dostał za gołębia o numerze PL0309 99 roku. To jest gołąb o końcowym numerze 10979. Tutaj jak mamy wyszczególnione, gołąb ten zdobył z lotu Watykan w 2002 roku 294 pozycję. Tutaj kolega mówi, że gołębia tego jeszcze ma, tak? Nie, już tego gołębia nie ma. Dałem go w następnym roku na lot w Sieradz. Bardzo ciężki lot i gołąb nie wrócił. Nie wrócił ten gołąb, ale tutaj mamy jeszcze do tego gołębia, za to zachowały się dyplom, który zdobył też. I tutaj tak jak szczegóły już patrzymy, to był lot organizowany w 2002 roku i w locie tym brało udział 3237 hodowców, a razem wypuszczono, tutaj widzimy, 8498 gołębi. A gołąb ten, o którym mówimy, zajął właśnie 294 pozycję. Także widzimy, że te loty dalekodystansowe są naprawdę specjalizacją tutaj u kolegi. Zresztą tutaj, kiedy przeglądamy kolejne dyplomy z tej hodowli, to mamy, w większości są to dyplomy zdobywane właśnie w kategorii C i też jeszcze, jak też chyba w dalszych lotach, prawda? Tak. I tutaj zobaczmy, jeszcze kolega też pokazał taką kartę ocen od gołębia. To był gołąb jeszcze z 93 roku, który na wystawie ogólnopolskiej zdobył którą pozycję? Trzecią nagrodę, tak? Tak. I to był w jakiej kategorii? C. W kategorii C. Także widzimy, jest to hodowla u kolegi Marka, która naprawdę wydaje wybitne lotniki właśnie na daleki dystans. Także ten przylot gołębia na trzecim miejscu z lotu Barcelona. Przypomnijmy tylko, że to była konkurencja 1876 gołębi. Naprawdę jest wartościowa, gdyż trzecia pozycja w takiej konkurencji jest to bardzo wysoka pozycja, którą gołąb ten zrobi. Także koledze Wacławowi życzy mi dalszych tak udanych lotów, zwłaszcza tych na dalekim dystansie, co właśnie tutaj widzimy, kolega się specjalizuje i myślimy, że w przyszłości też kolega powtórzy, bo w przyszłym roku jak będzie Barcelona, to też kolega na też pojadam, ale jeszcze w tym roku pojadam do Londynu. Jeszcze do Londynu i też będziemy, zobaczymy, obserwować, jak te gołębie przylecą. Także dziękujemy bardzo i teraz już do zobaczenia i w przyszłości się jeszcze na pewno spotkamy. Do zobaczenia. Dziękuję.